Kiedy zaczynamy mówić o krzyżu jako o doświadczeniu komunijnym z Jezusem, to rozumiemy, że krzyż staje się miłością. Tak naprawdę przecież dlatego czcimy męczenników w Kościele, nie dlatego, że cierpieli. Wynosimy na ołtarze tych, którzy cierpieli, ale dlatego, że także w cierpieniu potrafili kochać, że trwali w miłości w każdym wyzwaniu, w każdej sytuacji.